Branka Alizończyków. Znając wszystkie mroczne i straszliwe opowieści uciekinierów, spodziewałem się ujrzeć wkoło siebie demony, gdy sznur, który pętał mi ramiona, wyszarpnął mnie z zarośli na otwartą przestrzeń. Lecz byli to tylko ludzie, jednak w ich twarzach zobaczyłam coś takiego, że przerażona poczułam suchość w ustach. Można mężnie znieść szybką śmierć, ale są inne rzeczy. Rozmawiali roześmiani i dziwny był ten ich język. Ten, który zdawał się nimi dowodzić, podszedł do mnie i pociągnął za niezawiązane sznurówki kolczugi u mojej szyi. Zerwał gwałtownie mi siurkę i moje włosy rozsypały się na ramionach. Pogłaskał je dłonią, a ja marzyłam, by mieć sztylet w garści. Ale sznur był starannie zasupłany i nie mogłam się ruszyć. Związaną wiedli mnie z powrotem do Infkrypt, ale nie zdołali donieść do zamku, bowiem zanim weszliśmy na dziedziniec, gdzie tłoczył się nieprzyjaciel, błysnęło nagle jasne światło w wieży, a za nim potoczył się głos potężny jak grom. Potem, gdy w mojej głowie zadźwięczało jeszcze od straszliwego huku, także oszołomiona o mało co nie opadłam na ziemię, zobaczyłam coś, w co trudno mi było uwierzyć. Mury Infkrypt zaczęły się chwiać. Między kamiennymi blokami, z których je wzniesiono, pojawiły się wielkie szczeliny. I te mury runęły, przygniatając swym ciężarem wielu żołnierzy wroga, a wokół podniosła się dusząca kurzawa. Przez obok kurzu słyszałam wrzaski, krzyki. Chciałam uciekać, ale los był przeciw mnie, ponieważ koniec sznura trzymał mnie niby kotwica. Czy wybuch był dziełem owych potworów, którymi dowodzili je najeźdźcy? Byłam pewna, że nie. Przecież nie zgładziliby w taki sposób własnych ludzi. Dama Maw. Lecz jakże ona mogła tego dokonać? Do głębi poruszył mną widok, widomy znak mocy, którą, jak mi się wydawało, mogli powoływać jedynie dawni albo mądre, które parały się zabronionymi rzeczami. Mądra i dama były to przeciwieństwa. Lecz czym była Maw, zanim oddała swoją wolę władzy płomienia? Wielka była cena jej krwi na miarę naszego rodu, tak jak obiecała. Mimo ogarniającego mnie lęku czułam radość. Nasi mężczyźni zawsze byli waleczni. Mój ojciec własny padł w walce z 5 banitami z odłogów i zabrał ze sobą 4 z nich. A teraz ci zamorscy przybysze poznali, iż nasze kobiety też potrafią walczyć. Oto przede mną jedyna okazja ucieczki. Szarpałam sznur. Kurzawa opadała i mogłam zobaczyć, w jaki sposób jestem uwięziona. Ten, który mnie tutaj przyprowadził, opasany po drugim końcem sznura, leżał teraz twarzą do ziemi, a bar przygniatał mu głaz. Pomyślałam, że zabity i zaczęłam się szarpać tym zacieklej, bowiem być przywiązaną do trupa to rzecz najstraszniejsza ze wszystkich. Ale sznur trzymał mocno. Byłam tak spętana jak koń u drzwi karczmy. I tak mnie znaleźli, gdy wydobywali się z ruin Infkrypt i nadbiegli z ciężkim tupotem znak rzeki. Po naszych nie było śladu, prócz 3 ciał na drodze. Zrozumiałam, że oddział Dagalego życiem zapłacił za dany czas uciekającym. Tylko przez krótką chwilę był nieprzyjaciel w rozsypce. Gorzko żałowałam, że nie mogliśmy z niej skorzystać i poczynić między nimi więcej szkód, póki trwali w oszołomieniu. Teraz nie wątpiłam, że wszyscy wzięci do niewoli zapłacą kaźnią za tę niespodziankę. Strach zmroził mi ciało i na wpół ogłupił rozum. Dama Maw wybrała najlepsze. Zginęła owszem, ale z godnością. Oczywiste było, że nie dany mi będzie taki koniec, chociaż nie zostałam zgładzona natychmiast, gdy znaleźli mnie przywiązaną do mojego zdobywcy. Przecięli sznur i pociągnęli mnie za sobą z ruin Infkrypt nad rzekę, gdzie zatrzymała się grupa ich oficerów. Jeden z nich znał język Dolin, choć wymawiał słowa gardłowo. Wciąż byłam tak ogłuszona straszliwym wybuchem, że prawie go nie słyszałam. Kiedy nie odpowiedziałam na jego pytania, wściekle mnie spoliczkował. Łzy stanęły mi w oczach z bólu i wstyd mi było, że je widzą. Zebrałam resztki swojej dumy i starałam się stać przed nim z podniesioną głową, jak przystało dziedziczce mojego rodu. Co to było? Przysunął swoją twarz do mojej, a oddech miał wstrętny. Brodę okrywał mu szczecinowaty zarost, na policzkach występowały czerwone plamy, a żółkowaty nos był napuchnięty. Miał bystre, okrutne oczy i byłam pewna, że nie jest to głupiec. Nie musiałam skrywać tego, czego byłam prawie pewna. Może właśnie powinnam to wyjawić, ponieważ nawet oni winni wiedzieć, że Hajhajlak krył wiele tajemnic, a ich w większości ludzie nie zgłębili. Moc, powiedziałam. Zdaje się, wyczytał z mojej twarzy, że mówię to, co uważam za prawdę. Jeden z jego kompanów zadał pytanie w obcym języku. Odpowiedział, nie spojrzawszy na pytającego, nie spuszczał ze mnie oczu. Chwilę potem postawił następne pytanie. Gdzie czarownica? Znowu powiedziałam prawdę. Chociaż nie używaliśmy tego określenia, wiedziałam, o co mu chodzi. Była wewnątrz. Dobrze. Teraz się odwrócił i objaśniał coś innym. Przez chwilę rozmawiali ze sobą. Czułam się słaba i zmęczona. Miałam ochotę upaść na ziemię. Bolała mnie, bo zostanie głowa, jakby huk uszkodził coś w głębi mojej czaszki, a rozpacz z powodu pojmania ciążyła jak ołowiany płaszcz na moich ramionach.
Mimo to starałam się, jak mogłam, trwać w postanowieniu, aby się nie ugiąć. Obrócił się znowu twarzą do mnie i tym razem zmierzył mnie przenikliwym spojrzeniem od stóp do głów. Uśmiechnął się grubymi wargami, a zarostu błysnęły ku mnie wyszczerzone zęby, jak u tych mężczyzn, którzy mnie pojmali. Nie jesteś ty wiejską dziewką. Takim na grzbiet nie dają kolczugi. Myślę, że niebyle zdobycz nam się trafiła, ale o tym później. Zezwolono mi więc na odpoczynek. Na jego rozkaz postawili mnie na brzegu rzeki, gdzie gromadzono łodzie, a z nich wyskakiwali zbrojni i nie było temu końca. Zdawało mi się, że jest ich tylu, ile kłosów zboża na polach. Jakże nasz maluteńki oddział mógł mieć nadzieję, że ich powstrzyma chociażby na chwilę. Czyż jeden kamyk może powstrzymać przypływ wody wiosną? Tam też zobaczyłam, co się stało z naszymi ludźmi. Niektórzy padli w boju, ci szczęśliwsi. Pozostali nie. Niech zamknę za tymi wspomnieniami wrota pamięci. Uwierzyłam, że najeźdźcy nie byli ludźmi. Były to demony. Wydawało mi się, że bacznie pilnowalibym to wszystko. Dobrze widziała, żeby mnie złamać. Źle mnie osądzili, ponieważ przez to stałam się jeszcze mniej skłonna nagiąć się do jej woli. To nieważne, jak się umiera, ale w jaki sposób wita się śmierć. To odnosi się tak do męża, jak i do niewiasty z dolin. Czułam, jak ogarnia mnie zimno. Stawałam się podobna stali z odłogów, twakroć, hardszej i trwalszej od wszystkich rzeczy z naszego świata. Zaklnęłam się, że jak dama Maw i ja będę musiała się postarać, aby moja śmierć sprawiła na najeźdźcach wrażenie. Lecz na razie zdawało się, że zapomnieli o mnie. Nadal byłam spętana, a sznur przymocowano do łańcucha jednej z łodzi. Od czasu do czasu ktoś podchodził i przyglądał mi się, jakbym była złapanym zwierzęciem. Macali moje włosy i twarz i gadali w swoim języku, pewnie ostrzegając mnie, bym nie robiła niczego, bo pożałuję. Lecz żaden nie posunął się dalej. Nadciągnęła noc. Rozpalono wiele ognisk i najeźdźcy spędzali stada owiec i bydła, część od razu poświęcając na rzeź. Kilku jeźdźców pośpieszyło w dół doliny, w pościg za naszymi ludźmi. Błagałam płomień, aby uciekinierzy zdążyli dojść do skał, gdzie oczekiwali ich przewodnicy, którzy poprowadzą ich ścieżkami znanymi jedynie ludziom z dolin. Raz spostrzegłam niewielki oddział, który powrócił. Słyszałam przez pewien czas krzyk kobiet i pojęłam, że schwytano niektórych z naszych. Starałam się nie słyszeć i nie myśleć. Na ziemię zstąpiła ta cząstka zewnętrznych ciemności, skąd wypełza, gdzie gromadzi się wszelkie zło, a temu złu nie ma końca. Myślałam, jak skończyć z sobą, zanim zechną zabawić się ze mną. Rzeka, czy to możliwe? Gdybym przysunęła się wzdłuż łańcucha, do którego byłam przykuta, może by mi się udało rzucić do wody. Toros, pomyślałam, co z nim? Nie widziałam jego ciała wśród innych trupów. Może udało mu się uciec w ostatniej chwili? Jeżeli tak, to w swoim zlodowaciałym sercu odnajdywałam miejsce dla niego i życzyłam mu jak najlepiej. Dziwne, lecz na myśl o nim stanęłam przed oczyma jego twarz jak żywa. Pod moją kolczugą i kaftanem coś gorzało. Gryf. Nieszczęsna błyskotka, przez którą znalazłam się w niewoli. Był coraz gorętszy, prawie jak rozpalone żelazo na mojej skórze. Płynęła od niego powódź ciepła, ale i coś innego. Wracał mi siłę, wiarę w siebie, na przekór wszystkiemu, co widziałam i słyszałam wokół. Był niby spokojny głos zapewniający mnie, że istnieje wyjście i że ocalenie jest blisko, mimo iż mój rozum mówił co innego. Lęk stał się uczuciem odległym, maleńkim, łatwym do pokonania. Mój wzrok i słuch wyostrzyły się. Słuch, nawet przez hałas obozu wyłowiłam ten dźwięk. Coś szło w duch rzeki. Nie potrafiłabym powiedzieć, skąd mi to przyszło do głowy, ale wiedziałam, że muszę być gotowa. Może oszołomiło mnie zmęczenie, lęk i rozpacz. Lecz byłam przekonana o ratunku, jak o tym, że nadal żyję i oddycham. Czoś tam, szepnikł jak pajęczyna, lecz dla moich wyczekujących uszu niby krzyk. Zlękłam się, że usłyszy cały obóz. Bałam się odpowiedzieć, ale nieco obróciłam głowę w kierunku, skąd głos doszedł, w nadziei, że zrozumieją ten gest. Przesuń się, w tę stronę, słowa dobiegały znad rzeki, jeśli możesz. Starałam się wykonać polecenie, ale trwało to długo i była to jak tortura. Bacznie obserwowałam wszystko, co mnie otaczało, siedząc tyłem do głosu, aby nie zdradzić się z nadzieją. Wreszcie poczułam mokre ręce na swoich i cięcie nożem po sznurze. Więzy opadły, a tamte ręce pochwyciły moje zesztywniałe. Mój wybawca popaskwił w wodzie. Suń się! Polecił. Miałam na sobie kolczugę i długą spódnicę. Nie dałabym rady płynąć z takim ciężarem, ale pragnęłam szybciej śmierci. Musiałam odczekać, aż ścieżką obok przejdzie oddział nieprzyjaciela. Nie spojrzeli w moim kierunku. Obróciłam się i spadłam. Pochwyciły mnie czyjeś ręce. Nie zdążyłam zaczerpnąć powietrza. Poszłam pod wodę. Porwał nas prąd w miejscu, gdzie bieg strumienia był najprędszy. Walcząc z wodą długo, nie mogłam wypłynąć. Zachłysnęłam się, myślałam, że to koniec. Tamten wciąż walczył o mnie, ale niewiele mogłam mu pomóc. Wreszcie rzuciło na mnie ogłas, którego się uczepił i podtrzymywał moją głowę nad powierzchnią. Jego twarz znalazła się blisko mojej i nie zdziwiło mnie to, że był to Toros. Puść mnie, dajesz mi możliwość szybkiej śmierci, kuzynie, za to jestem ci wdzięczna. Daję ci życie,
Odrzekł, a na jego twarzy malowało się zdecydowanie. Trzymaj się tego, Joyzan. Zmusił moje ręce, by chwyciły głaz. Wyczołgał się z wody i stanął, a potem sam, bo mi niewiele własnych sił zostało, wyflukł mnie na brzeg. Los chciał, byśmy wylądowali po drugiej stronie rzeki na dzikich pastwiskach, w dół od ruin Invcrypt. Między nami a pogórzem na zachodzie stała cała potęga wroga. To rozdrżał, bo był ubrany jedynie lnianą koszulą, bez kolczugi. Ze świeżego cięcia na jego policzku sączyła się krew. Wstawaj! Złapał mnie za ramię i postawił na nogi. Moja zmoczona, długa spódnica więziła mnie, a kolczuga ciążyła niby martwe ciało. Ale szłam naprzód, potykając się, nie wierząc, że osiągnęliśmy tak wiele i że jeszcze nie wszczęto alarm z powodu mojej ucieczki. Dowlekliśmy się do sterty kamieni i upadliśmy raczej na nie, niż skryliśmy się za nimi. Sięgnęłam sznurówek kolczugi, żeby się od niej uwolnić, ale Toros złapał mi za rękę. Nie, to ci jeszcze może się przydać. Niedaleko odeszliśmy od paszczy smoka. Nie musiał mi o tym przypominać. Nie miałam broni, ani zauważyłam, by Toros miał przy sobie coś więcej niż nóż. Może porzucił miecz, to okazał się zbyt ciężki, by z nim sprawnie płynąć. Mieliśmy tylko to jedno ostrze i kamienie na ziemi, za które mogliśmy chwycić, jeżeli znajdziemy się w potrzasku. Musimy dostać się na wzgórza. W zapadających ciemnościach wskazał na stoki i postarać się obejść tych rzeźników, dołączyć do naszych, ale lepiej poczekajmy nocy. Czułam potrzebę działania i ucieczki, jak najdalej od ognisk i od głosów za rzeki, lecz to, co mówił, było rozsądne. Odkryłam, że cierpliwość też może być torturą. Jak udało ci się ujść życiem z bitwy nad rzeką? Zapytałam. Musnął rozcięty policzek, który przestał krwawić, ale zakrzepła krew zamieniła jego twarz w czerwoną maskę. W ostatnim natarciu mi się dostało. Cięcie ogłuszyło mnie na tyle, że myśleli, żem poległ. Gdy uświadomiłem sobie, że muszę udawać trupa, by przeżyć, udawałem. Potem udało mi się zbiec, ale z ukrycia spostrzegłem, jak cię wiodą z Invcrypt. Co tam się stało, Joyzan? Dlaczego obrócili swoją niszczycielską siłę przeciw własnym wojskom? Tego nie dokonali najeźdźcy, ale dama Maw posłużyła się mocą. Przez chwilę milczał, potem zapytał. Jak to możliwe? Była damą, damą z klasztoru Norstead. Zdaje mi się, że zanim złożyła przysięgę płomieniowej, posiadła inną wiedzę. Jej wyborem było tej twierdzy wiedzy użyć na koniec. Czy nie sądzisz, że moglibyśmy już ruszyć, Torosie? Dygotałam w swoich przemoczonych szatach, choć bardzo starałam się opanować. Chociaż mieliśmy późne lato, ten wieczór smakował już jesienią. Czekają tam, ukląkł spozierając na rzekę. Wróg, czyżby zdołali się wetrzeć tak wysoko? Uśmiech losu zdawał się blednąć. Nie, Angary i Rudo, Toros wymienił giermków, którzy towarzyszyli mu z południa. Matka odesłała ich, mieli mnie przekonać, bym wrócił w góry. Gdybym nie ujrzał ciebie w rękach tych ogarów za Lizoną, może dałbym się namówić. Nie będziemy więc sami, jeżeli uda nam się dotrzeć do jego ludzi. I to mi przyniosło pociechę. Chociaż obaj giermkowie byli starzy, zgorzkniali i pomnurzy. Ponadto Rudo miał jedno oko, a Angar wiele lat temu stracił dłoń. Zaczęliśmy odwrót. Nie rozumiałam, dlaczego nas nie zauważono. Szukaliśmy kryjówek wszędzie, gdzie tylko się dało na tej dzikiej ziemi. Trudno mi też było pojąć, dlaczego moja ucieczka nie spowodowała żadnego działania. Spodziewałam się natychmiastowego pościgu. Widać, uważali, że utonęłam w rzece. Natrafiliśmy na wąski szlak, który wił się w góry. I Toros przyspieszył kroku. Nie chciałam się przyznać, że coraz trudniej mi było iść. Zbierałam ostatki sił, aby nadążyć. Spoczął teraz na mnie ciężar wdzięczności. Oczywiście byłam mu wdzięczna, każdy, komu darowano życie, ale to, że ocalił mnie Toros, mogło w przyszłości przysporzyć mi kłopotów. Choć w tej chwili nie czas się o to martwić. Jedyną ważną rzeczą było wytrwale iść do celu. Mimo, że mieszkałam w dolinie od urodzenia, miałam zaledwie ogólne pojęcie, gdzie zmierzaliśmy. Musieliśmy kierować się na zachód, ale aby tam się dostać i wyminąć patrole nieprzyjaciela, najpierw należało iść na południe. Męczarnią były dla mnie mokre buty. Dwa razy stawałam i wrzymałam spódnicę, która oblepiała mi nogi, tarła boleśnie o skórę. To rozprowadził pewnie, jakby wiedział dokładnie, dokąd zmierza, a ja mogłam tylko iść za nim i ufać mu. Natrafiliśmy na inny szlak, słabiej widoczny, ale łatwiejszy niż ten, którym poszli dotąd. Odbijał na zachód. Jeżeli wróg nie przeczesywał terenu na tej wysokości, to uda nam się obejść jego pozycję. Znowu dobiegły nas przeraźliwe krzyki jeńców z przeciwległego brzegu rzeki. I znów staram się ich nie słyszeć, bo w żaden sposób nie mogłam im pomóc. Toros nie zwolnił kroku, szedł równo dalej. Czy krzyki budziły w nim gniew, nie wiem. Nie rozmawialiśmy w drodze, szczędząc oddechów. Mimo wszelkich starań nie poruszaliśmy się bezszeleśnie. Szurały stąpnięcia na kamieniu, czasnęła pod stopą gałązka, zaszeleściło rozchylane zarośle. A po każdym takim dźwięku, który mógł nas zdradzić, nie uruchomiliśmy, czekaliśmy nasłuchując. Na razie szczęście nas nie opuściło. Wschodził księżyc w pełni, jak ogromna lampa na tle nieba.
mógł oświecić nam pułapki w drodze, ale również dobrze mógł ujawnić nas polującym. Toros zatrzymał się. Chwycił mnie za rękę i przyciągnął ku sobie, szepcąc mi do ucha. Musimy przeprawić się brodą kupców przez rzekę. To jedyna droga na wzgórze. Miał oczywiście rację, ale dla mnie był to jak śmiertelny cios. W tak dobrze znanym miejscu przejść przez rzekę to rzecz niemożliwa. Nawet gdyby nam się to udało, mielibyśmy przed sobą jeszcze kawał drogi przez otwarte pola. Nie możemy iść brodą, zobaczą nas. Masz lepszy pomysł? Nie, prócz tego, że powinniśmy się trzymać zachodniego brzegu. Tutaj wszędzie pastwiska i strome hale. Tu nie napadną na nas znienacka. Znienacka, prychnął z goryczą. Wystarczy, że z oddali wycelują w nas swoją broń i zginiemy. Widziałem, co widziałem. Lepsza taka śmierć niż wpaść w ich ręce. Ten brud to zbyt wielkie ryzyko. Tak, przyznał, ale innej drogi nie znam. Jeżeli ty znasz inną Joyzan, to ty poprowadź. Niewiele wiedziałam o wyższej części doliny, ale to, co wiedziałam, starałam sobie teraz szczegóła przypomnieć. Pokładałam nadzieję w pasie leśnym, który skryłby nas jak płaszcz. Miał co prawda złą sławę wśród miejscowych, bowiem mówiono, że w środku tkwią jakieś ruiny podawnych. Opowieści te starczałyby odstraszyć nieproszonych gości i gdybyśmy uciekali przed pościgiem ludzi z dolin, wystarczyłoby dobać brzegu lasu, a bylibyśmy bezpieczni. Lecz najeźdźcy nie wiedzieli o opowieściach i nic by ich to nie powstrzymało. Teraz nie wspomniałam o legendzie. Spodziewałam się, że właśnie w lesie znajdę kryjówkę. A gdyby udało nam się przebyć las, to moglibyśmy iść dalej po obrzeżach doliny i potem prosto na północny zachód, do naszych. Im dalej szliśmy, tym wolniej i z większym wysiłkiem. Starałam się przemóc ogromne zmęczenie. Zmuszałam mięśnie do pracy. Nie wiedziałam, jak było z Torosem, ale nie ponaglał mnie, gdy tak szliśmy potykając się. Daleko za nami zostały ogniska obozu wroga. Dwukrotnie rzucaliśmy się twarzami na ziemię, ledwo oddychając, pragnąc wtopić się w nią, gdy pod nami zboczem szli ludzie. I za każdym razem serce biło mi wściekle, ale przechodzili dalej. Tak doszliśmy do brzegu lasu i tam szczęście nas opuściło. W chwili, gdy nasze nadzieje wzrosły. Za nami rozległ się okrzyk i suchy trzask. To rozjęknął i popchnął mnie z całego miejsca, ze mnie z tego miejsca złej wróżby w przód, w zarośla. Czułam, że pada i obróciłam się, by złapać go za ramiona. Odtąd na poły prowadziłam go, na poły wlokłam za sobą. Szedł, potykając się, niemal całym swym ciężarem sparty na mnie. W tej chwili myślałam o damie Maw. O, gdyby miała w dłoni jej laskę i pełnię mocy w sobie, aby móc spalić tych, co nas ścigali. Na mojej piersi gorzał ogień, gorący i gwałtowny. Ugięły się pode mną nogi i upuściłam Torosa. Upadł ciężko na ziemię jęcząc. Zaczęłam szarpać sznurówki mego drucianego kaftana, aby wyjąć spod niego to coś, co sprawiało mi takie cierpienie. Kula z gryfem, którą pochwyciłam, parzyła mnie niby ogień. Chciałam odrzucić ją daleko, ale nie mogłam. Gdy tak stałam, słyszałam przed sobą odgłosy stóp biegnących i nawoływania. Kula jaśniała. Ten blask nas natychmiast zdradzi. Lecz coś nie pozwalało mi jej odrzucić ani upuścić. Mogłam tylko stać i trzymać ją niby lampę, która sprowadziła na nas śmierć. Biegnący nie dopadli nas, a dźwięki raczej oddalały się w dół stoku i dalej w lesie. Usłyszałam raz czy dwa pełne podniecenia okrzyki na niższej części zbocza, jakby kogoś ścigali tamtędy. Jak to się stało, skoro my byliśmy tutaj z kulą świecącą jak latarnia? Nadstawiłam uszu. Oddalali się. Trudno mi było w to uwierzyć. Kula była niczym pochodnia wojenna, a rzadkie zarośla nie kryły nas. Jednak byliśmy wolni, a pościg oddalał się. Toros jęknął cicho. Pochyliłam się nad nim. Na jego koszuli widniała poszerzająca się plama, a z półotwartych ust sączyła się stróżka krwi. Cóż mogłam zrobić? Nie wolno nam było tu zostać. Byłam pewna, że zaraz wrócę. Opuściłam kulę. Zwisła mi na szyi. Nie znalazłam na ciele żadnych oznak oparzeń, choć trzymałam ją wbrew sobie w obu dłoniach, a była wtedy jak rozżarzony do czerwoności węgielek. Toros. Jeżeli go ruszę, pogorszę jego stan, ale pozostawienie go tu skazywało go na pewną śmierć. Nie miałam wyboru. Musiałam postawić go na nogi i zabrać stąd. Światło buchające z kuli oświetliło jego skulone ciało. Kiedy nachyliłam się nad nim i wzięłam go pod pachy, poruszył się, otworzył oczy i spojrzał prosto przed siebie. Zdawał się mnie nie widzieć. Gdy zacisnęłam ramiona wokół jego piersi, ogarnęło mnie dziwne uczucie, dotąd nieznane. Od jaśniejącego kryształu rozchodziła się falami energia. Płynęła, przepływała po moich ramionach aż po palce. Toros znowu jęknął i kasznął, plując krwistą pianą. Lecz gdy zaczęłam go podciągać, podniósł się sam. Stanął na nogach, wsparłam go ramieniem, przepasałam się jego ręką. Zaczęłam iść na uginających się nogach. Poruszał się z trudem i całym swym ciężarem wspierał na mnie, ale udało nam się postawić parę kroków. Ratowało nas to, że chociaż obrzeża lasu gęsto porośnięte były krzewiną, pod samymi drzewami poszycie było raczej skąpe.
Posuwaliśmy się więc naprzód, oddalając od niebezpieczeństw czyhające na otwartej przestrzeni. Nie wiedziałam, jak daleko udał się mi nieść Torosa, bo właściwie go niosłam, ale postanowiłam, że dojdę tak daleko, jak tylko dam radę. Nie jestem pewna, kiedy zauważyłam, że idziemy po jakiejś drodze, a raczej po gładkim, brukowanym chodniku. W świetle kuli nadal płonęła. Widziałam ten bruk porośnięty mchem, ale prosty. Toros znowu kaszlnął i znów pokazała się krew na jego ustach. Weszliśmy w światło księżyca. Wkoło nas drzewa tworzyły ciemny mur, a my staliśmy na polanie wyłożonej kamieniami, na którą lała się srebrzysto-biała jasność z nadzwyczajnym natężeniem, jakby cała moc księżyca była skupiona właśnie na nas. Kerowan. Na tym zboczu ja, Kerowan, panna Ulmsday, stanąłem twarzą w twarz z ubranym po kupiecku wędrowcem, który nie był kupcem, o czym przekonałem się, gdy na skinienie jego laski wyszedłem mimo własnej woli z ukrycia. Położyłem dłoń na rękojeści miecza, gdy podchodziłem, ale uśmiechnął się do mnie łagodnie i ze zrozumieniem, jakby do wystraszonego dziecka. Paniczu Kerowanie, nie stoi przed tobą nieprzyjaciel, opuścił koniec laski. Natychmiast zniknął przymus. Nie miałem już ochoty uskoczyć w tył i uciec, ponieważ z jego twarzy czytałem prawdę. Kim jesteś? Było może to pytanie zabrzmiało oschle, bardziej niż pozwalała na to grzeczność. Czymże jest imię? Odparł. Koniec laski dotykał ziemi i sunął to tu, to tam, kreśląc runy na piasku. Ale on na nie patrzył. Wędrowiec może mieć wiele imion. Niech na tę chwilę wystarczy, żem znany jako Nevor. Zdało mi się, że zmierzył mnie szybkim spojrzeniem, jakby chciał sprawdzić, czy słyszałam już to imię. Lecz brak zrozumienia z mojej strony musiał być oczywisty. Wydawało mi się, że westnął, jakby żałował utraconej rzeczy. Znałem w przeszłości Ulmsday, ciągnął. A nie byłem wrogiem rodu Ulrika, ani nie stanę z boku, gdy ktoś z jego krwi potrzebuje pomocy. Dokąd zdążasz, Kerowanie? Zacząłem podejrzewać, kim albo czym mógł być. Zrozumiałem powagę chwili, lecz ponieważ stał przede mną w takim kształcie, nie czułem lęku. Idę do szałasu leśnika szukać rywala. Rival, ten poszukiwacz dróg, ten, który wielbił nade wszystko wiedzę. Chociaż nigdy nie wszedł szeroką bramą, stał na progu, a ci, którym ja służę, nie odtrącali go. Mówisz o nim stał? Gdzie jest teraz? Czubek laski przez chwilę nieruchomy znowu zaczął pisać po ziemi. Wiele jest dróg. Zrozum tylko, że tą, którą stąd odszedł, ty nie pójdziesz. Uniknął bezpośredniej odpowiedzi, a ja uchwyciłem się tego, co rzekłem przedtem. Przeczuwając najgorsze, bo nie mogłem otrząsnąć się z tego wszystkiego, co widziałem i słyszałem nie tylko tej nocy, ale podczas długich miesięcy w południowych stronach. Znaczy, że zginął? Z czyjej ręki? Ogarnął mnie zimny gniew. Czyżby Chlajmer zabrał mi tego drugiego przyjaciela? Ręka, która zadała cios, była jedynie narzędziem. Rival szukał pewnych mocy. Niektórzy stanęli mu przeciw, dlatego usunięto go. Najwyraźniej Nevor wolał nie mówić prosto. Lubił widać wyrażać się pokrętnie, przez co zamiast sprawy rozjaśniać, gmatwał je jeszcze bardziej. On zwracał się ku światłu, a nie ku ciemności, broniłem przyjaciela. Czy inaczej znalazłem cię tutaj, lordzie Kerowanie? Jestem posłańcem tych mocy, których poszukiwał, ku którym ciebie kierował, zanim zadęto wrogi na wojnę. Słuchaj dobrze. Stoisz niepewny na szczycie góry, a przed tobą rozchodzą się dwie drogi. Nad obiema kłębią się niebezpieczeństwa jak czarne chmury i obie mogą zaprowadzić cię do końca, który tobie podobni nazywają śmiercią. Twój to los, że od dzisiejszej nocy możesz pójść tą, którą zechcesz. Możesz stać się tym samym, czym są twoi krewni, bowiem przyszedłeś na świat w chramie. Czyżby wymówił imię? Chyba tak, lecz nie człowiekowi je wymawiać. Skuliłem się, przykrywając dłońmi uszy, aby zamknąć je przed straszliwym pogłosem dobiegającym z górnych stron. Przyglądał mi się bacznie, jakby chcąc się upewnić, jak się zachowam. Jego laska wzniosła się, wskazując na mnie i spłynął z niej obłoczek poświaty, który rozbił się o moją twarz, zanim go mogłem uniknąć, choć nie poczułem niczego. Bracie, powiedział łagodnym głosem, pozbawionym majestatycznego tonu. Bracie? Jak się zdaje. Gdy Lady Tefana dobiła swego targu, nie zrozumiała, co daje, ale wyczuła to, oj wyczuła. Byłeś odmieńcem, Kerowanie, ale nie stworzonym dla jej celów. To umiała wyczytać. Chciała ulepić powłokę z krwi, kości i ciała, która byłaby jej posłuszna. Ale ten duch, który zamieszkał w tobie, nie przybył na jej wezwanie. Niewiele skorzysta ten, co na dużej cierpliwości Gunory. Nie wiem, kto patrzy twoimi oczyma. Zdaje mi się, że jest jeszcze uśpiony lub jeno na wpół obudzony.
lecz nadejdzie czas, kiedy sobie przypomnisz choć niewiele i wtedy obejmiesz swoje dziedzictwo. Nie, nie Ulmsdej, bowiem doliny wtedy ci będą ciasne, ale pójdziesz szukać i znajdziesz. A liść do tego czasu musi odegrać swoją rolę tutaj, boś w połowie człowiekiem z dolin. Starałam się zrozumieć. Czyżby twierdził, że Lady Tefana przed moimi narodzinami sięga do jakiejś nieczystej siły, aby stworzyć ciało naczynie, które napełniłby objawieniem ciemności? Jeśli tak, to znakiem tego mogły być moje racicami zakończone stopy. Lecz czym ja byłem naprawdę? Nie tym, czego się w tej chwili obawiasz, kierowanie, szybko odpowiedział na moją niewyrażoną słowami myśl. Mieszaną masz krew, prawda, aleś też synem swojego ojca, chociaż rzucono na niego urok, gdy miał cię spłodzić. Jednakże, gdy ona, poszukiwaczka mrocznych sił, chciała stworzyć broń na swój użytek, przez uchylone drzwi wpuściła nie to, co zamierzała. Nie mogę dla ciebie tej runy odczytać. Sam musisz odkryć własną istotę i to, czym mógłbyś być. Teraz możesz wrócić, sprzymierzyć się z nimi, przekonać się, że ona przeciw tobie nie stanie, albo... Laska wskazała na nagie zbocze góry. Albo wejdziesz w świat, gdzie ciemność i to, co zwiecie śmiercią, będzie wężyć u twoich pięt i wiecznie będziesz poszukiwać drogi, ku której nie ma przewodnika. Wybór należy do ciebie. Oni mówią o wezwaniu wiatru i fal, by zmieść najeźdźcę, powiedziałem. Czy oznacza to dobro czy zło dla Ulmsdale? Uwolnienie jakiejkolwiek siły pociąga wielkie ryzyko, a ci, co chcą kroczyć starymi ścieżkami, ale nie są z tej krwi, ryzykują podwójnie. Czy mogę ich powstrzymać? Cofnął się. Jego głos wydał mi się chłodniejszy, gdy odrzekł. Jeżeli zechcesz. Może istnieje trzecia droga. Już o tym myślałem, gdy wdrapywałem się na te stoki. Mogę iść do Infkraib, powołać się na zew krwi i zebrać wojsko, by odbić Ulmsdej, nim nadejdzie wróg. Lecz gdy to mówiłem, uświadomiłem sobie, jak nikła była ta możliwość. Clyde walczył na południu i zapewnie zabrał ze sobą wszystkich zbrojnych, prócz garstki obrońców. Nie zbywało mu żołnierzy, nawet gdybym tam poszedł o ich żebrać. Wybór zależy do ciebie, powtórzył Neewor. Wiedziałem, że niczego mi nie doradzi. Obowiązek wobec Ulmsdej był częścią mego wychowania. Jeżeli teraz odwrócę się plecami do ziemi ojca, jeżeli nie zrobię niczego, by uchronić jej mieszkańców od klęski czy wojny z najeźdźcą, czy zakleć tej czarownicy i plemienia, to stanę się zdrajcą samego siebie. Jestem dziedzicem mojego ojca. Nie mogę odwrócić się od jego ludzi, ani nie wezmę udziału w ciemnych matactwach tamtych. Być może znajdą się ludzie gotowi iść ze mną. Potrząsnął głową. Nie próbuj stawiać muru z ruchomych piasków, karowanie. Mrok, który zaląkł się w murach Ulmsdej, rozpełzł się szeroko. Żaden zbrojny nie odpowie na twoje wyzwanie. Nie wątpiłem, że dokładnie wiedział, co mówi. Neworowi nie można było nie wierzyć bez reszty. A więc Infkraipt. Przynajmniej znajdę tam schronienie i będę mógł zbierać ludzi i prosić o poparcie, a także wysłać wieści do lorda Ingry. Nefor wsunął sobie laskę za pas. Potem obrócił się do kuca, którego prowadził i zdjął z jego grzbietu jóg. Hiku to nie rumak bojowy, ale pewnie stąpa po górach. Weź go, kierowanie, a z nim czwarte błogosławieństwo. Raz jeszcze sięgnął po laskę i uderzył mnie nią lekko w czoło, potem prawie ramię, lewe i wreszcie nad sercem. Wtedy poczułem, że moja decyzja zadowoliła go. Jednocześnie też wiedziałem, iż nie mogę mieć pewności, że była słuszna. Bowiem los chciał, abym sam wybierał swoją drogę i nie kierował się radami innych. Zapomniałem o zdjętych butach, ale teraz, gdy ruszyłem do kuca, zawieszony przy pasku uderzyły mnie w udo. Złapałem je i odwiązałem, gotowy z powrotem je włożyć, ale poczułem do nich wstręt. Miałem na powrót ukryć moją szpetotę? Lecz czy rzeczywiście była to szpetota? Różniłem się od innych, owszem, ale to, co widziałem w komnacie mojego ojca tej nocy, zeszpecenie ducha, wydawało mi się większym złem. Nie, nie będę niczego ukrywał. Jeżeli Joyce i jej krewni odwrócą się ode mnie z obrzydzeniem, to uwolnię się od nich. Odrzuciłem buty precz, wybierając swobodę, której zaznałem, od kiedy przestałem je nosić. Wspaniale, powiedział Neewor. Bądź sobą, kierowanie. Nie daj się rządzić przekonaniem, że jeden człowiek musi być podobny innemu. Mimo wszystko budzisz we mnie nadzieję. Z wyraźnym zamysłem popędził drugiego kuca kilka kroków naprzód. Następnie stanął, trzymając dłoń na jego barku i narysował na ziemi krąg wokół siebie i zwierzęcia. Za końcem jego laski pojawiła się lekka błękitnawa mgiełka. Gdy zamknął krąg, zagęściła się i skryła obu. Patrzyłem jak blędnie, ale nie byłem zdziwiony, kiedy rozwiała się w nicość. Kupiec i jego koń zniknęli. Odgadłem, że był to jeden z dawnych i że nieprzypadkowo przyszedł do mnie.
Zostawił mi wiele do myślenia. Byłem więc połową krwi spowinowacony z tajemniczymi władcami tej ziemi sprzed wieków. Byłem narzędziem ukutym przez własną matkę, choć na jej nie jej mnie użyć. Tak, wiele z tego, co mi powiedział, pasowało do rzeczy, o których wiedziałem i odpowiadało mi na wiele pytań. Teraz skłoniłem się ku mej człowieczej części. Przecież byłem synem Ulrika, bez względu na to, co zrobiła ta czarownica, by mnie zmącić. Ta myśl stała mi się droga, ponieważ przez swoją śmierć mój ojciec stał mi się bliższy i droższy niż kiedykolwiek za życia. Ulmsdej należało do niego. Dlatego też zrobię, co w mojej mocy, by pozostał bezpieczny, a to oznaczało, że muszę jechać do Infgraibt. Wcale nie byłem pewny, że Kuc jest zwykłym zwierzęciem, wiedząc, czyja ręka mi go dała. Lecz zdawał się być całkiem podobny do innych kuców tej rasy. Szedł pewnie, jednak natrafiliśmy na miejsca, gdzie musiałem iść pieszo i prowadzić go. Do czasu świtania wszedłem już wysoko w góry. Gdy rozłożyłem się obozem, zdjąłem z darowanego konia coś, czego Nevor nie zabrał z tamtym jukiem. Mocną torbę ze skóry. W środku znalazłem manierkę z drzewa lamantynowego. Nie zawierała wody, lecz biały napój, który orzeźwiał i rozgrzewał mnie lepiej nieznane mi wina. Było tam też ogromne pudło z tego samego drewna z ciasno przylegającym wieczkiem. Chwilę mocowałem się z nim, a wewnątrz znalazłem suchary tak dobrze przechowane, że zdawały się świeżo zdjęte z blachy. Nie były to też zwykłe suchary. Tkwiły w nich kawałki suszonych owoców, wędzonego mięsa. Jednym krążkiem nasyciłem głód, resztę zostawiłem na potem. Chociaż powieki ciążyły mi, a ciało domagało się snu i odpoczynku, przez chwilę siedziałem w niszy między dwoma skalnymi zębami, rozmyślając o wszystkim, co przydarzyło się zeszłej nocy. Przed siebie wyciągnąłem nogi zakończone racicami. Patrzyłem na nie i starałem sobie wyobrazić, że jestem kimś, kto widzi je nieuprzedzony. Może źle zrobiłem, wyrzucając swoje buty, nie zastanowiwszy się przedtem, pomyślałem nagle. Nie, tę myśl odsunąłem natychmiast od siebie. Dobrze zrobiłem i tak pójdę dalej. Joyzan i jej plemię muszą ujrzeć mnie takim, jakim jestem i przyjąć mnie lub się mnie wyprzeć. Między nami nie może być nieprawdy lub takich półprawd, jakie osnuły dom mego ojca czarną pajęczyną i które trwały tam nadal, wypełniając domostwo wstrętnymi cieniami. Odwiązałem zakewkę od pasa i po raz pierwszy od długich miesięcy otworzyłem futeralik i wyjąłem podobiznę Joyzan. Patrzyła na mnie twarz dziewczęca malowana prawie 2 lata wstecz. Przez ten czas obojgu nam przybyło lat, zmieniliśmy się. Jaka była teraz ta dziewczyna o dużych oczach i włosach koloru jesiennych liści? Czy była cicha, dobrze wyuczona kobiecych zajęć i powinności, ale nieświadoma świata poza grubymi murami Infgraibt? Po raz pierwszy myślałem o niej jak o istocie ludzkiej, chociaż wedle zwyczaju należała do mnie tak samo jak miecz mojego pasa lub kolczuga na grzbiecie. Niewiele wiedziałem o kobietach. Gdy przebywałem na południu, nasłuchałem się przy ognisku chełpliwych opowiadań żołnierzy, jakie zapewnie obiegają każdą armię. Lecz nie dodałem do nich żadnego własnego doświadczenia. Myślałem teraz, że może moja mieszana krew i spuścizna dawnych naznaczyły mnie czymś więcej niż kopytami. Że moje potrzeby i pragnienia odgradzały mnie murem od dziewcząt z dolin. Jeżeli tak, co będzie z moim związkiem z Joyzą? Mógłbym złamać przysięgę, ale to splamiałoby jej dobrą sławę, a taki postępek byłby równie niegodny, jakbym sam stanął przed zgromadzeniem jej krewnych i otwarcie zniesławił ją. Tego zrobić nie mogłem. Lecz gdy spotkamy się wreszcie twarzą w twarz, a ona spojrzy na mnie i otrąci mnie, nie będę nalegał. Ani nie zezwolę, aby z tego wziął początek jakikolwiek spór na dolinach. Teraz, gdy patrzyłem na jej twarz w świetle brzasku, pragnąłem ją zobaczyć i z niechęcią myślałem o tym, iż być może zerwę przysięgę. Dlaczego posłałem jej gryfa zamkniętego w kuli? Podczas minionych miesięcy prawie o tym zapomniałem. Przerwana teraz wyprawa do rywala przywiodła mi klejnot na myśl. Co ciążyło wówczas na mnie tak, iż posłałem jej tę cudowną rzecz, jakby tak ogromny dar był konieczny? Starałem przypomnieć sobie teraz kulę kryształową, a w niej gryfa, co nosi ostrzegawczo szpony. Lecz co to? Nie widziałem już pod sobą doliny. Nie widziałem skubiącego trawę kuca. Widziałem ją. Ukazała się przede mną tak wyraźnie, że mogłem sięgnąć i dotknąć spódnicy, na której klęczała. I kasztanowe włosy rozsypały się w nieładzie na ramionach. Spod rozrzuconych kosmyków błyskała kolczuga. Na jej piersi wisiał gryf, buchając światłem. Miała pośniaczoną twarz, a w oczach lęk. Na jej kolanach spoczywała głowa młodego mężczyzny. Miał zamknięte oczy, a na ustach występowała mu krwawa piana, znak rany, której już nic nie zdołał uleczyć. I dłoń łagodnie dotknęła jego czoła, a ona patrzyła na niego w napięciu, które świadczyło, że jego śmierć lub życie nie są jej obojętne. Może było to dalekowidzenie, choć jak dotąd tylko raz zakosztowałem tego daru lub przekleństwa.
Wiedziałam, że twarz umierającego nie była moją twarzą. Smutek dziewczyny był dla niego. Nie mogłem jej winić, jeżeli to była prawda. Znaliśmy jedynie swoje imiona, nawet nie wysłałam jej podobizny, choć bardzo mnie prosiła. Gdy już wytłumaczyłem sobie i spokojnie przyjąłem znaczenie widzianego obrazu, zadziwiło mnie, że gryf buchał tak jasnym światłem. Zupełnie jak gdyby wlano w tę kulę życie. Tak, teraz chyba pojąłem przyczynę mojego dziwnego postanowienia, by jej go posłać. Chociaż to ja byłem znalazcą i choć był mi drogim skarbem, nie mnie był przeznaczony, ale tej, na której piersiach teraz spoczywał. Należał do niej, nie do mnie. I to też musiałem przełknąć. Jak długo trwało to dalekowidzenie albo wizja? Nie wiem. Wiem jedynie, że było prawdziwe. Nieznajomy młodzieniec umierał lub umrze, ona go będzie opłakiwała. Ale ta śmierć świadczyła, że im w krypt nie znajdę schronienia. Nie było w zwyczaju kobiet z doli nosić kolczugi jak wojownik, ale żyliśmy w niezwyczajnych czasach. Była w zbroi, a jej towarzysz umierał. To miało tylko jedno wytłumaczenie. Infkrypt albo już było zaatakowany, albo wkrótce będzie. Ale nawet ta pewność mnie nie odstraszyła. Przeciwnie, pociągała mnie, ponieważ miałam obowiązek wobec Joyzan, bez względu na to, czy zechce mnie, czy nie. Jeśli znalazła się w niebezpieczeństwie, tym bardziej powinienem pospieszyć do niej przez te góry. Ulmsdale, niegdyś należący do mego ojca, obecnie w rękach tych, którzy wiedziałem, że żywili złe zamiary, Infkrypt prawdopodobnie zajęty, szedłem z jednego niebezpieczeństwa w drugie. Z pewnością śmierć węszła po moich śladach, gotowa swymi szponami chwycić mnie za ramię. Cóż, taka była moja droga i nie mogłem iść inną. Widzenie znikło. Zmęczenie opadło na mnie wielkim ciężarem i nie umiałam już nie walczyć. Przespałem dzień w swojej norze, a gdy oprzytomniałem, zmierzchało. Obudził mnie kuc, który trąca mnie w ramię, jakby był wartownikiem na straży. Zmierzch. I coś jeszcze? Zbierały się chmury, ciemne, jakich nigdy dotąd nie widziałem. Czarne, ciężkie, zakryły przed mym wzrokiem pięść olbrzyma. Kuc cisnął się do mnie, gdy zerwałem się na nogi. Zwierzę cuchnęło potem. Uderzył bym o moje ramię, musiałam go uspokajać, gładząc kark. Nie widziałam nigdy tak ogromnego przerażenia u żadnego zwierzęcia. I mnie ogarnęło dziwne uczucie, jakbym obawiał się jakiejś niepojętej siły, wrogiej wszystkiemu, co mi bliskie, która zmiecie nas jak pyłki ze swej drogi. Wciąż trzymając kuca, przylgnąłem plecami do ściany skalnej w oczekiwaniu na coś. Nie wiedziałem, na co czekam, ale lękałem się tego jak niczego przedtem w życiu. Nie było słychać wiatru ani innego dźwięku. Ten straszny bezruch spotęgował moje przerażenie. Dolina, świat, przyczajone czekały. Ze wschodu nagle błysnęło światło. Nie jak zwykła błyskawica, lecz raczej jak szeroka taśma na niebie. Na wschodzie, nad morzem. Moc wiatru i fal. O tym mówili. Czyżby zamierzali tę moc zawezwać? Więc zapewne statki najeźdźcy stoją niedaleko Ulmsport. Niewiele zostało czasu na przygotowanie do walki. Co będzie? Kuc odezwał się przedziwnym niekońskim głosem, który brzmiał jak cichy skowyt. Ciśnienie rosło. Zdawało się, że powietrzem wokół nie da się oddychać. Nadal nie zrywał się wiatr, ale płachty błyskawic jaśniały raz po raz nad morzem. Zadudniło, jakby razem zagrały tysiące werbli. Ponad chmurami nadciągała noc tak głęboko czarna, iż nie widziałem nic, jakbym miał zawiązane oczy. Z pewnością nie była to zwyczajna burza, a w każdym razie nie widziałem podobnej w moim życiu. Moim życiu. Gdzieś głęboko we wnętrzu mnie zadrgała struna pamięci, ale nie mogła to być pamięć. To wspomnienie dotyczyło innego życia niż to. Głupota. Człowiek ma tylko jedno życie i jedno wspomnienie. Okryta skóra swędziała mnie i zaogniła się od powietrza, jakby było zatrute. Spostrzegłem nie na niebie, światło, coś niby po światem wokół, jakby skały przeistoczyły się w latarnie jarzące nad bladym, rozproszonym blaskiem. Po raz trzeci płachta błyskawica ogarnęła wschód. Po niej znów grzmot werbli, wreszcie wiatr. Wiatr, wichura, przysięgnę, iż nigdy dotąd dolina takiej nie zaznała. Skuliłem się między skałami, kryjąc twarz w szorstkiej grzywie kuca, a smród zwierzęcego potu bił mi w nozdrza. Czułem, jak z konia paruje wilgoć. Przed wyjącą wichurą nie było ucieczki. Byłem przekonany, iż wyłuska nas siłą z naszej kryjówki, porwie wirem i roztrzaska na polach. Zaparłem się racicami w ziemię i w miarę możliwości zakotwiczyłem między skałami. Czułem, jak kuc zdrętwiały ze strachu czyni podobnie. Jeżeli nadal skowyczał, to już go nie słyszałem, ogłuszony w wyciem żywiołu. Werbel przemienił się w nieustanny ryk. Nie mogłem o niczym myśleć, kuliłem się tylko znikłą nadzieją, że ujdę rozpętanej furii. Lecz trwała i zacząłem się nieco do niej przyzwyczajać, tak jakby staje się z każdym, gdy brzytwa pierwszego lęku szczępi się. Wtedy pojąłem, iż wiatr wieje ze wschodu na zachód, a jego siła jest skierowana z morza na Ulmsport.
Nie potrafiłem sobie nawet wyobrazić, jakie szkody wyrządzi taka burza wzdłuż wybrzeża, prócz tego, że wszystko zostanie zniszczone całkowicie, jak pod uderzeniem młota. Jeżeli flota nieprzyjacielska istotnie wchodziła do portu, z pewnością to ją zmiecie. Lecz niewinni ucierpią na równi z najeźdźcą. Co z portem i jego mieszkańcami? Jeżeli ta burza powstała z mocy, którą ci na zamku chcieli wezwać, to albo wymknęła im się z rąk, albo rzeczywiście rozpętali coś ogromnego, ogromniejszego niż zamierzali. Jak długo to trwało? Straciłem rachubę czasu. Nie było nocy ani dnia, tylko czarne ciemności i ryk, i lęk przed czymś, co nie było zwykłym zjawiskiem przyrody. Co z zamkiem? Zdawało mi się, że ta furia mogła zachwiać nawet wielkimi kamiennymi blokami, rozedrzeć zamek jak dojrzały owoc. Nie ścichła jak zwyczajna nawałnica. Dzikie wyście urwało się nagle, w jednej chwili przechodząc w ciszę, zupełną, martwą. W pierwszej chwili myślałem, że ów ryk i to niezwykłe ciśnienie ogłuszyły mnie. Potem usłyszałem cichy głos kuca. Oderwał się ode mnie i tyłem wycofał na zewnątrz. Nad nami znowu świtało. Czarne chmury wystrzępione jak śmiertelny sztandar mego ojca rozwiały się. Czyżbyśmy tak długo się tam tłuczyli? Potykając się, wyszedłem z kucem w ciszę. Powietrze dotąd duszące i tamujące oddech było świeże i chłodne. I była w nim dziwna, mogłem to tylko tak nazwać, pustka. Muszę zobaczyć, co zaszło na nizinie. Ta myśl poruszyła mnie. Prowadząc Hiku wzdłuż wąskiego regla nad doliną, szedłem na powrót do pięści olbrzyma. Wzgórza były jak wykarczowane. Nawałnica ogołociła ogromny połacie z drzew i zarośli, pozostawiając zrytą ziemię tam, gdzie rosły. Zniszczenia były tak oczywiste, że przygotowały mnie w pewnej mierze na widok doliny, a jednak było o wiele gorzej, niż się spodziewałem. Zamek stał nadal, choć jego zarys nie był już zarysem całości. Wokół murów stała woda, wielka tafla wody, na której powierzchni pływały szczątki i wraki, może statków albo domostw z Umportu, zbyt splątane, by rozeznać się w tym z całą pewnością. Ta woda przyszła od wschodu. Morze zagarnęło większą część doliny Ulma. Czyli mieszkańcy zdążyli się uratować? Nie dostrzegałem oznak życia. Wioska stała pod wodą, nad powierzchnią widniały tylko dachy, jeden lub dwa. I tak przeszedł żywioł, który przybył na wyzwanie. Czy sprawców wyssał maelstrom siły, której nie umieli okiełznać? Miałem tę nadzieję, lecz dobrze wiedziałem, że znane mi umysły było martwe. Żaden człowiek nie mógł w tym miejscu budować dla siebie przyszłości, ponieważ tego, co morze zagarnęło, morze nie zwróci. Jeżeli najeźdźcy zamierzali postawić tu nogę i stąd iść dalej, to na niczym spełzły ich zamiary. Odwróciłem twarz od bryły, która kiedyś była zamkiem. Odwróciłem się od przeszłości, ale nadal ciążył na mnie obowiązek. Winienem dowiedzieć się, jak mają się sprawy z Joyce'em. Potem czekał na mnie południe i długa, długa wojna. Oddalałem się od pięści i nie chciałem już więcej patrzeć na zniszczenia w dolinie. Czułem ból w sercu nie dlatego, że mnie dotknęła strata, bo nigdy naprawdę nie czułem się tutejszym panem, ale ponieważ wszystko, co było drogie memu ojcu i czego strzegł wszystkimi znanymi sobie sposobami, teraz obrócono w niwecz. I zdaje mi się, że gdy szedłem bezgłośnie, przeklinałem tych, którzy tego dzieła dokonali.